W połowie sierpnia opublikowany został zwiastun odświeżonego trybu wirtualnych klubów w nadchodzącej grze EA Sports FC. Wybaczcie, że materiał nie powstał wcześniej, ale korzystałem z pięknej pogody i nie miałem kiedy go nagrać. Jeżeli chcecie pomóc w rozwoju mojego kanału, na którym promuję tryb wirtualnych klubów w naszym kraju, to zachęcam do zostawienia łapki oraz jego subskrybowania. Ogólnie jestem niezwykle podekscytowany, w końcu do trybu zostaną wprowadzone realne zmiany i widać niewielką, ale znaczącą zmianę w podejściu EA do trybu. I w tym materiale przeanalizujemy wszystkie kluczowe kwestie poruszone przez twórców we wspomnianym zwiastunie. Zacznijmy od sprawy najważniejszej. Crossplay. Te dwa słowa wystarczą, aby naelektryzować wszystkich fanów WK. Możliwość gry z kolegami z innych platform była brakującym ogniwem, którego gracze domagali się jeszcze przed premierą FIFA 23. Stąd powstała zakrojona na szeroką skalę akcja hashtag SaveProClubs. Niestety EA w poprzednim roku było głuche na prośby graczy i WK było jedynym trybem gry online, gdzie nie mogliśmy grać międzyplatformowo. Ale to się zmienia. EA Sports FC oficjalnie będzie taka opcja. Co więcej, do grona trzech platform, czyli PlayStation, Xbox i PC-ta, dołącza czwarta, Nintendo Switch. Co tak drastyczna zmiana oznacza dla naszego trybu? Myślę, że to temat na osobny odcinek, który postaram się nagrać we wrześniu. Kończąc ten wątek, warto podkreślić, że crossplay znacząco podniesie potencjał rozwojowy tego trybu, zarówno dla społeczności, jak i samych twórców. Sprawa numer 2. System ligowy, awanse, spadki oraz playoffy. Trzeba jasno powiedzieć, że dotychczasowy system ligowy WK mocno się zestarzał i dobrze, że jej zapowiada zmiany. O tym, jak dokładnie będzie wyglądać nowy system rozgrywek podzielony na dwa etapy, opowiadałem w jednym z poprzednich odcinków. W zwiastunie otrzymaliśmy potwierdzenie, że w EA FC nasz klub nie będzie mógł spaść w trakcie sezonu, podobnie jak nie możemy spaść w Division Rivals. Poziom ligowy będzie resetowany po zakończeniu każdego 6-tygodniowego sezonu. Dodatkowo, dobry występ klubu w sezonie będzie przekładał się na specjalne nagrody dla zawodników i klubu. Zespoły otrzymają również charakterystyczne trofea, które potem będzie można umieścić na stadionie i będą one widoczne w trakcie rozgrywki. Myślę, że na pełny obraz tej zmiany musimy poczekać do premiery. Inną ciekawą zmianą jest wdrożenie systemu kibiców oraz reputacji. Wraz z rozwojem naszego klubu, awansami, zdobywaniem kolejnych trofeów, ale przede wszystkim regularną grą, nasz klub będzie zyskiwać coraz większą reputację, a grono wirtualnych fanów będzie się powiększać. Co to da? Na razie wiemy, że na kolejnych etapach odblokujemy nowe stadiony oraz inne opcje personalizacji klubu, na przykład specjalne malowania. Jednak najważniejszy jest wpływ reputacji na poziom gry klubowych botów. Teoretycznie im wyższy poziom klubu, tym lepiej nasze boty będą się zachowywać. Mam jednak nadzieję, że nie będzie to oznaczać, że matchmaking dobierze dwa kluby o różnym poziomie zaawansowania botów, bo wówczas może to zabijać fan z gry w mniejszym gronie. I czas przejść do mniejszych zmian. To, co rzuca się w oczy, to nowe intrameczowe, czyli widok na szatnie czy zawodników przed spotkaniem. Fajny bajer, co prawda pewnie po miesiącu o tym zapomnimy, ale widok własnego piłkarza w trakcie wychodzenia na murawę zawsze cieszy oko. Idąc dalej, poszerzona zostanie opcja personalizacji naszego stadionu. Pojawią się różnorodne, często komiksowe malowania oraz animacje. Wiele elementów edytowania naszej areny zostanie zapożyczonych z futa. Mała zmiana, ale ciesząca, bo jednak do tej pory stadiony WK wyglądały bardzo mizernie na tle tych, które mogliśmy oglądać w Ultimate Team. Na sam koniec warto wspomnieć o nieco zmodyfikowanym skill ratingu zawodników, dodaniu nowych itemów w Volcie, która nadal będzie połączona z WK, oraz o stylach gry, które moim zdaniem aż tak dużo nie różnią się od FIFA 23, ale jestem ciekaw, jakie nowe umiejętności zostaną w tym roku dodane. Co sądzicie o tych zmianach? Czy jesteście zadowoleni po trailerze? Patrząc po komentarzach pod zwiastunem, widać delikatny optymizm wśród angielskojęzycznych graczy w porównaniu do minionych lat. Fakt, może nie jesteśmy świadkami rewolucji, ale wygląda na to, że EA bada teren i jeżeli zmiany podniosą popularność trybu, to w kolejnych miesiącach i latach możemy liczyć na dalsze kroki, bo co by nie mówić, już teraz wiemy, że tak dużych zmian jak w tym roku w wirtualnych klubach nie doświadczyliśmy od kilku lat. Ja tymczasem dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne materiały.